Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Opowiem Ci ciekawą sytuację o kierowcy kategorii B, który zemdlał dwa razy, leżał w szpitalu. No, potem został skierowany na badania przez starostwo i dostał orzeczenie negatywne dotyczące prawa jazdy. I czy ten kierowca, a w sumie już nie kierowca, ma jakąś szansę, aby to prawko odzyskać? Witam, piszę z prośbą o pomoc w sprawie dla mnie bardzo ważnej dotyczącej prawa jazdy, które starostwo chce mi zawiesić. W styczniu tego roku zemdlałem dwa razy, chciałem się przebadać, więc poszedłem w dobrej wierze do szpitala w moim mieście. No, pani doktor po rozmowie zostawiła mnie w szpitalu celem zrobienia badań. Badania, które zostały przeprowadzone, to EEG dwa razy, tomograf głowy, krew, mocz i parę innych. Wszystkie badania przeszedłem pozytywnie, opuściłem szpital. Po paru dniach poszedłem po kartę informacyjną. Pani neurolog bezpodstawnie stwierdziła, że to padaczka, przepisała mi receptę na jakieś leki, których tak w sumie nie biorę. Po jakimś czasie przyszło ze starostwa skierowanie na badania lekarskie dla kierowców, ale już do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i po przeprowadzonym badaniu WOMP, a było tam badane serce, krew, badania też wyszły pozytywnie. Natomiast druga pani doktor powiedziała, że musi się zastanowić, co ze mną zrobić i orzeczenie przyszło pocztą. No i przyszło oczywiście to orzeczenie, gdzie pisało, że istnieją przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Szybko napisałem odwołanie od tej decyzji, wysłano mnie do Instytutu Medycyny Pracy w innym mieście na termin pod koniec czerwca tego roku. No, stawiłem się tam szybko, dodatkowo prywatnie do poprzednich badań zrobiłem rezonans magnetyczny głowy, wynik też pozytywny, czyli wszystko w porządku. No, w instytucie rozmawiałem z internistą, zrobili mi badanie okulisty i znowu przyszło orzeczenie pocztą i znowu zostało skierowane istnienie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, termin następnego badania 2015 rok. W starostwie na pewno będą chcieli mi zawiesić to prawo jazdy kategorii B, mimo tego, że uważam, że nie jestem chory na padaczkę. Co mam zrobić? Bardzo proszę o pomoc. No tak w sumie w moim beznadziejnym przypadku. Dziękuję też za przeczytanie mojego pisma i proszę o odpowiedź. No cóż, technicznie, administracyjnie postępowanie lekarzy jest prawidłowe. Przepis tutaj mówi, że lekarz, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający to prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych u tej właśnie osoby. No i co? No w sumie tak tutaj zrobiono. Osobie, u której rozpoznano padaczkę przyjmującej leki przeciwpadaczkowe posiadającej prawo jazdy kategorii B, można wydać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 2 lat leczenia. Czyli następne badanie tutaj będzie 2 lata. No i tak napisano tutaj w orzeczeniu. Przyszedł na badania w 2013, dostał negat do 2015. Natomiast każdy kolejny napad utraty świadomości z powrotem wydłuża ten okres do 2 lat. Smutna sprawa dla badanego, ponieważ tryb jest administracyjny. Jak uważasz, że nie masz padaczki, pozostaje już tylko droga sądowa do jakiegoś udowodnienia braku tej choroby. Nie wiem, opinie innych, biegłych czy coś w tym stylu. Ale raczej wątpliwe, abyś wygrał. Nie słyszałem o kimś, kto wygrał. Po sobie wiem, że wyroki sądów polskich są niezbadane. No, także prawa i sprawiedliwości w sądach polskich. Być może ktoś zauważył, ja na pewno nie. Natomiast Wydział Komunikacji jest związany orzeczeniami końcowymi z Instytutu Medycyny Pracy, od których się nie można odwołać, no i również nie można wiele z nimi poradzić. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo. Możesz oczywiście wejść na mojego bloga badania na prawo jazdy wrocław.com, zapisać się tam do newslettera.
Znajdziesz tam opisane inne sytuacje orzecznicze związane z utratą przytomności u kierowców, z padaczką, z cukrzycą. Także serdecznie Cię zapraszam.